Cześć, nazywam się Marek Kuderko i to co robię to są moje wytwory, a dzisiaj mam dla Was inspirację dla mojego design teamu Mixed Media Warriors. Będzie to też trochę taka inna inspiracja niż zazwyczaj, a będzie to moja stara karta graficzna, którą już zabezpieczyłem gruntem akrylowym, gesso. Wyjęłem z niego chłodzenie, a to użyję w jakiejś innej pracy, a tutaj właśnie chcę zrobić taką elektroniczną wersję czegoś. Po prostu stwierdziłem, że jeżeli ma leżeć bezczynnie, to zawsze można z niej zrobić coś ciekawego. Także trochę będę tutaj używał różnych mediów, będę dodawał różne fajne elementy, stwarzając takie pozory jeszcze innej elektroniki trochę, że tak powiem. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeżeli Wam się to spodoba, to mi o tym powiedzcie. No to zaczynam. Przygotowałem sobie już tutaj trochę rzeczy, kilka mediów, które będę używał. Co do kolorystyki jeszcze sam nie jestem pewien. Najpierw na pewno na pierwszy odstrzał pójdzie fajny taki spray Distressa Vintage Photo. Fajnie nadaje taki fajny, postarzający jak gdyby motyw. A później będę dodawał kolory do tego, czyli trochę to ożywię. A później będą szły dodatki, a może nawet wcześniej. I w sumie tak sobie pomyślałem, że chyba jednak wcześniej tutaj w miejsce tego otworu, gdzie był właśnie ten motyw chłodzący, będzie taka fajna ramka, gdzieś jakiś napis tam wstawię. Do tego będą żarówki, no ale to wszystko zobaczymy, jak się potoczy. Jeszcze zerknę, czy wszystko się nagrywa i czy widać. No właśnie, zapominam, że trochę powinienem wyśrodkować to, co pokazuję. W każdym razie mam tu mój narzędziownik taki z pędzlami wszelkimi, jakąś tam, mam nagrzewnicę, ale wolę taką suszarkę trochę bardziej podręczną jak gdyby. Okej, no to zaczynam. Jak zwykle, nie wiem co z tego wyjdzie, zobaczymy. Przykleję najpierw ten motyw. Także to już mój kolejny, że tak powiem, kolejna praca przygotowywana dla Mixed Media Warriors. Niedługo moja współpraca się z nimi kończy, ale naprawdę bardzo świetnie wspominam ten czas. Wiele, wiele prac fajnych przygotowałem dla tej grupy. No i to mój pierwszy design, pierwsza grupa projektowa, do której współnależę, więc tym bardziej jest to super dla mnie doświadczenie. Dobra, przykleimy. Spróbujemy jakoś wypośrodkować to. Trochę będę mówił, trochę będę przyspieszał, bo tak są to dopiero moje wprawki takie z filmikami z pełnym lektorem, że tak to nazwę. Okay. Jest w miarę ok, to niech sobie wyschnie. A teraz tu będę przyklejał właśnie różne elementy. Właśnie mam takie fajne żarówki, które będę tutaj jakoś rozmieszczał. Oczywiście do przyklejenia tego wszystkiego posłuży medium żelowe, które najlepiej, że tak powiem, trzyma to ze sobą. Mocno ściąga ten materiał.
Zobaczymy, jakby to można zrobić. Chyba tak by było najlepiej. Mam tu jakieś trybiki, jakieś narożniki, jakąś taką małą żarówkę, chociaż nie wiem, czy tego użyję. I mam tutaj nawet coś takiego fajnego. Były to takie klipsy, które od dawien dawna gdzieś leżały w pudełku po tacie, chyba od tata je kiedyś używał. No i stwierdziłem, że one tak wyglądają trochę, że tak powiem, elektronicznie, ale czy znajdę na nie miejsce, jeszcze nie jestem pewien. Zobaczymy. Najpierw przykleję tutaj taki łańcuszek, gdzie sobie zamierzyłem przynajmniej. A dalej zobaczymy, co będzie. Będę przyspieszał film, bo jednak trochę to trwa, na pewno rozłożę to na dwa dni tworzenie. Jak zwykle, bez większego planu, po prostu tworzę sobie. I oczywiście nie bez jakichś problemów, jak zwykle. Może nie będzie pasowało za bardzo. Jakieś tutaj takie koła zębate. Lepiej może przyklejmy te nasze żarówki. Oczywiście wszystko to musi też dobrze doschnąć, więc to nie tak, że za jednym zamachem się wszystko robi. Teraz tutaj mam taki element po czymś tam, prawda? I to wszystko też będzie przyklejane, później malowane, pobielane, przygotować to na wchłonięcie mediów. Na to pójdzie taki fajny luziczek.
mi się przesunęło. Muszę uważać na to. I teraz myślę tak, gdzie by to rozmieścić? Może symetrycznie dookoła. Mam tutaj też takie fajne miedziane kable. Być może gdzieś się tu wkomponuję albo otoczę czymś. Może żarówki połączę tym, żeby to była jakaś taka imitacja, powiedzmy. Imitacja okablowania. No nic, jak skończę pierwszy jakby etap, to pokażę wam, jak to wygląda. Cześć, jak możecie zobaczyć, właśnie poprzyklejamy wszystkie elementy, a przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystkie. Dodałem właśnie te fajne żarówki, jakieś tam stare klipsy do marynarki, jakieś elementy tekturkowe, szklane, plastikowe. I teraz jeszcze to wszystko pomaluję na zabezpieczacz gesso. Może nie wszystko, może to zostaje w takiej postaci, w jakiej będzie, jakim jest, i może żarówki też zostawię tak, jak jest. A później będę musiał wycierać to oczywiście z tych farb, które będę nakładał, albo którym będę pryskał to wszystko. Także jeszcze to zabezpieczę i pokażę wam, jak to wygląda, a później będziemy już kolorować to, działać mediowo. Ok, zabezpieczyłem te elementy, które potrzeba, jak gdyby gesso, natomiast właśnie te elementy i żarówki zostawiłem normalnie i będę je po prostu lekko wycierał z tych farb, które będę nakładał, żeby pozostał taki efekt właśnie. Będzie też trochę koloru zielonego, więc na pewno będzie całość pracy współgrała właśnie z tymi zielonymi klipsami. Ok, to tak jak mówiłem wcześniej, właśnie wszystko będę chciał najpierw pokryć delikatnie distressem vintage photo i zobaczymy, czy to będzie. Ale zapomniałbym. Kupiłem sobie właśnie taką specjalną matę, żeby jednak nie wycierać co chwilę tego blatu. Teraz trochę zbliżymy tej farby, nadmiar tej farby. Wytrzemy właśnie żarówki. Klipsy. O, i taki fajny, dosyć delikatny. Zostanie efekt. To powinno wystarczyć. Posłyszymy to teraz.
Okej. Okay. Teraz to wygląda tak. Całkiem fajnie to wygląda. Już teraz całkiem to fajnie wygląda. A zaraz jeszcze będziemy nakładać taką specjalną farbę w proszku. One się nazywają Dual Colors AED. I mam tutaj na przykład kolory Navy Blue, Turkus i brązowy. Brown. Jeszcze patrzę, czy to wszystko dobrze wygląda. Okej. Okay. No i teraz właśnie, tak jak mówię, ten zielony właśnie mniej więcej pasuje do tych klipsów. I w sumie nie wiem, czy brązowego będę używał, bo tutaj i tak już jest tego koloru jak gdyby dużo, ale może będę tworzył właśnie takie nie do końca rozpuszczone te kulki. Ale to zaraz zobaczycie w międzyczasie. Okej, okay, jest tu mój spray z wodą. I teraz po prostu będę sypał tym w niektórych miejscach. A później psikał wodą i one będą się rozpuszczać. Będą się mieszać, to też dosyć fajne, to powinien wyjść. Dobra, i zobaczmy, co z tego będzie. Uhuhu, ale super kolor. Nawet za dużo chyba tego dałem, ale... ale kolor wychodzi super. Oj, teraz tu można lekko stonować właśnie te... nawet lekko zebrać. Nawet ciut za mocne te kolory, ale teraz można nawet dodać tego brązu, trochę złagodzić ten. Intensywny kolor. Okej, okay, zrobię ten trochę ściekło. O, od razu inaczej to wygląda. Jeszcze trochę niskiego w niektórych miejscach. O, i te kulki nie są do końca rozpuszczone. Można było oczywiście intensywnie to spryskać, ale tak naprawdę to by wszystko spłynęło prawie, że... A tak to... O, właśnie tak jak tutaj. Spłynęło mi całkiem. Tak jeszcze trochę delikatnie psiknę, to wtedy ten kolor i te kulki nie do końca rozpuszczone zostają. Teraz można jeszcze trochę. Omiksować te kolory. Okej. I spróbujmy to trochę podsuszyć. Dosyć długo to zajmie, bo to jest naprawdę sporo tego płynu. Gdzie niegdzie można sprawdza podbierać trochę chusteczką, żeby nie był aż za intensywny kolor. Żeby tu się za bardzo wymieszało i się robi szary kolor bardziej. Okej, okay, widzę, że jeszcze w niektórych miejscach trzeba dodać chociażby właśnie niskiego. Mhm.
Zielony może już jest wystarczająco. No fajnie delikatnie dawkować tego proszku, żeby nie był za intensywny. I wszystko. No, na co pikanie. Jeszcze trochę rozprowadzić. No i dobra, podsuszmy to całkowicie i zobaczmy, jaki to będzie efekt. Okej. Okay. Nie wiem, jak to u was będzie widać. Później i tak będą zdjęcia szczegółowe, ale teraz fajne kolory wyszły z tego. Gdzie nigdzie bardziej intensywne, gdzie nigdzie mniej. Trochę brązu przechodzi. Ta w sumie ten turkus z niebieskim się mocno wymieszał i w sumie taki jeden kolor się zrobił, ale gdzie nigdzie są fajne przejścia tonalne. Co by tu jeszcze można zrobić? Można by zrobić... Jeszcze trochę podsuszyć go. Jeszcze. Nie wszystko wyschło do końca. Ale co by tu jeszcze można zrobić? Można by coś podtuszować, chociażby krawędzie na przykład, albo upiększyć parę elementów woskiem takim opalizującym, na przykład brązem, tam gdzie jest na przykład go za mało, można dodać trochę brązu. To nadaje super efekt właśnie takiego polizowania. Fajnie to wygląda. Chociaż na przykład tutaj też można. Nadać właśnie taki koloru trochę i trochę właśnie błyszczącego motywu. Najbardziej przede wszystkim na tych metalowych jakby obiektach. Przedmiotach, które stylizują właśnie jakieś tam elektronikę na przykład. Okay. Można by jeszcze na przykład też te druciki. O, też fajnie wydobyła, struktury fajne. O, tutaj jeszcze nie wyschło do końca, więc zaraz
podsuszymy jeszcze trochę i jeszcze trochę później podkolorujemy tym waskiem. Okej, tak pomyślałem jeszcze, że właśnie te żarówki nie zostawię takich zwykłych, tylko je pokoloruję właśnie na taki żółty, jak gdyby one świeciły, ponieważ tutaj one były klejone na medium żelowe i przez nie prześwituje ono po prostu, przynajmniej w tym przypadku. Tutaj trochę te wszystkie farby, media i woda podkolorowały je, ale chyba najlepiej będzie zrobić je na właśnie takie motyw świecący. Zobaczymy. O, to jest nie. Czy to się uda tak do końca? Może jednak trzeba było pomalować się na gruntem akrylowym i później po prostu wykończyć. Więc na razie to zostawię, tym bardziej, że ten mój wosk coś tak mocno wysuszył. A jeszcze ja dokończę tym właśnie brązem opalizującym niektóre jeszcze rzeczy, właśnie chociażby jak te. Jakieś elektrody, czy inne elektroniczne rzeczy. Trochę mam katar, więc przepraszam, że tak będę ciągał nosem, ale nic na to nie poradzę. Jest jeszcze mokro. Tak, jeszcze spróbujemy lekko krawędzie zaznaczyć tym brązem. Świetny on robi efekt. Thank you.
tak to mniej więcej wygląda. Chyba nie będę już tutaj nic zmieniał z marnicą. Tylko, że... chyba, że jeszcze coś znajdę ciekawego, jakieś dodatki, które mogą tu mieścić, ale chyba hałas byłby raczej niewskazany. Te kolory ładnie eksponują właśnie te elementy, które tutaj są. Tak to mniej więcej wygląda, na zdjęciach pewnie będzie lepiej widać. Może kiedyś, właśnie już tak stwierdziłem, że może kiedyś pokażę Wam większą ilość moich prac w obiektywie, że tak powiem, kamery. Wtedy zupełnie inaczej. Ja sam jak oglądam właśnie film z etapu tworzenia pracy, ale również jak i później z właśnie takiego podglądu, to zupełnie inaczej to wygląda. Inne ma się wrażenia z tej pracy zupełnie. Inaczej się to ogląda. Tak samo przynajmniej w przypadku innych twórców, którzy właśnie nagrywają swoje filmy. Zupełnie inaczej to wygląda na zdjęciach, czy w trakcie tworzenia, a inaczej jak to jest pokazane później na filmie, wszystkie detale widać dokładnie. Także to jest też coś fajnego. Dobrze, jeżeli coś jeszcze zmodyfikuję albo coś dodam, bo tutaj pewnie dodam jeszcze jakiś tekst. Tutaj tą ramkę podkleiłem papierem takim kartonem w sumie dosyć sztywnym, ale widzę, że już pod wpływem tych mgiełek mediów on się mocno tutaj namoczył i lekko spuchł ten papier, ale to niczym nie szkodzi. Ok. Do zobaczenia, jeszcze Wam pokażę dokładnie wszystkie zmiany, jakie wprowadzę i później zdjęcia, dokładnie z detalami wszystkimi, także... Cześć, chciałbym już Wam pokazać gotową pracę. Skończyłem już poza jak gdyby nagraniem. Było ciekawych tutaj elementów, które z którymi sobie jakoś poradziłem na szczęście. Także pokażę Wam już całą skończoną pracę. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dodałem tutaj napis hardware i jako, że to były takie naklejki, nie trzymały się dobrze, zalałem to wszystko glossy accent. Fajnym takim klejem, ale który też daje taki fajny motyw właśnie szkła jak gdyby. No i to wszystko ładnie, dobrze się trzyma. A reszta, jak widać, jest właśnie skończona, jest wszystko ładnie podtuszowane, kolory jakieś nadane, te brązy tymi woskami właśnie, chociażby tym brązowym, o, coś takiego. I to wtedy fajnie wydobywa, przede wszystkim w metalowych jakichś elementach, czy też w takich pracach właśnie stylizowanych na metal. O, także to jest tyle. Tutaj w sumie to zostało tak jak jest. Tyle co tutaj farby poszły jak gdyby. No a resztę, więcej detali zobaczycie na zdjęciach, chociaż tutaj chyba lepiej pod innym kątem, może więcej można nawet dostrzec fajnych rzeczy. Tak to wygląda. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będą jeszcze zdjęcia, zbliżenia i tam na pewno też ciekawe, fajne motywy. Zobaczycie jak to efekt daje tak naprawdę. Także na razie, cześć.